udało mi się dzisiaj znaleźć trochę czasu i nakręcam właśnie dla Was filmik. Słuchajcie, to jest taki filmik na szybko. Wymyśliłam sobie właśnie, w zasadzie nie wymyśliłam, ale tak szkicowałam tutaj właśnie taki odcinek odnośnie moich ulubieńców stycznia. Ja wiem, że te filmy cieszą się dużą popularnością, słuchajcie, i dlatego chciałabym się dzisiaj z Wami podzielić tymi rzeczami, które używam właśnie w styczniu, do których może powróciłam, a może je odkryłam. Część pewnie widzieliście w moich poprzednich filmach, natomiast pewna część pewnie będzie nowa, aczkolwiek myślę, że nie bardzo. No ale zapraszam. Dzisiaj będzie więcej z pielęgnacji. W ostatnich filmach tej pielęgnacji, słuchajcie, nie było. Dlaczego nie było? Dlatego nie było, że ja już Wam tłumaczyłam, że ja dużo nie zmieniam. Więc generalnie tych nowości tutaj dużo nie ma. Ale chętnie powracam do sprawdzonych rzeczy. Bardzo lubię rzeczy z retinolem i ja bym chętnie poświęciła osobny rozdział retinolowi. Ja wiem, że chyba u mnie na blogu takowy temat był. Słuchajcie, i może to by był fajny temat na odcinek, no ale nie przedłużając, przejdę dzisiaj do tych rzeczy, które używam, które są one sprawdzone i z ręką na sercu ja Wam je polecam. Dziękuję wszystkim za miłe komentarze przy okazji i pozdrawiam wszystkich, bardzo mnie to cieszy. Słuchajcie, jeśli będzie Was przybywać, będzie niespodzianka i słuchajcie, tą niespodziankę zaraz Wam pokażę przy końcu odcinka. Więc tak, jeżeli chodzi o styczeń 2019, mamy już luty, ja nakręciłam właśnie tutaj filmik odnośnie moich kosmetyków zeszłego roku. Jeśli chodzi o styczeń, ja Wam powiem tak, gościło mnie na stole, na moim, tutaj przy mojej sypialni, Supremia Bomb and Supremia Eyes. To są dwa kremy, bez których ja się nie rozstaję. Ja Wam powiem tak, generalnie próbowałam wersji, bo są dwie wersje. Jedna jest właśnie taka kremowa, druga jest taka bardziej lotionowa. Ja wolałam tą lotionową, ale w związku z tym, że zima, włączone jest ogrzewanie i tak dalej, i ta skóra troszeczkę wygląda na przesuszoną, a wydaje mi się, że ta wersja w słoiku jest troszkę, na pewno jest bardziej treściwa, ale jest troszkę lepsza w sensie regeneracyjnym. Nie wiem dlaczego, takie jest moje zdanie po spróbowaniu obydwu wersji. Dlatego ja ją teraz używam na noc. Słuchajcie, to jest tylko krem, który jest skomponowany tak, żeby używać go na wieczór. On działa przez 24 godziny, natomiast rano musicie używać kremu z SPF-em. Natomiast Supremia Eyes at Night, ona skradła mi serce dawno, dawno temu. Ja powiem Wam, nie mogę bez niej żyć. Nie wiem, jak to będzie, jeżeli... czy znajdę jakikolwiek zamiennik, jeśli chodzi o odnośnie tego kremu, ale on jest wspaniały pod oczy. Ja uważam, że nawet Sisley'a krem pod oczy La Integrale nie jest tak dobry jak ten na noc. Uwielbiam, uwielbiam film. To jest firma, znacie oczywiście, ale jest to seria regeneracyjna, naprawdę anti-aging i dająca wymierne rezultaty, ale musicie ją używać jakby dość długo. Ja nie polecam tu młodym skórom, chyba że chcą zregenerować i troszeczkę zrestaurować tą skórę, bo coś się działo ostatnio. Czyli tutaj nic nowego Wam nie pokazałam. Następną rzeczą, do której często sięgam, bo jestem cały czas w takim okresie, kiedy dużo się dzieje i jest dużo tutaj na moich ramionach, to jest maska, którą Wam już kiedyś pokazywałam, też Sisley'a, Radiant Glow Express Mask, którą kładziecie na 3-5 minut. Ona jest taka glinkowata i naprawdę ta buzia jest bardzo gładka i jednocześnie pory oczyszczone i daje nam taki pick-up, czyli taką energię. Ja ją gorąco polecam. Ona jest warta każdych pieniędzy. Słuchajcie, zakupiłam również tutaj, jeśli chodzi o rzeczy pielęgnacyjne w super cenie. O, widzicie, moje paluchy tu są. Wy widzieliście to, kto jest na Instagramie, to widział. To jest zestaw Touche Éclat, czyli bardzo popularnego rozświetlacza i korektora, to jest bardziej rozświetlacz, z miniaturką maskary, którą dobrze znacie, Fast Lash Effect.
I tu jest primer. Ja nie lubię primerów, generalnie on pójdzie w odstawkę. Natomiast ja kupiłam, ten zestaw był tylko w odcieniu 1, a więc bardzo jasnym. W związku z tym, że jestem jasna i ja lubię tam, zobaczcie, to jest właśnie taki kolorek różowy, tu spadła. Ja teraz nagminnie to używam, to jest bardziej rozświetlacz dookoła oczu, żebyście miały odświeżony ten kącik oczu i jednocześnie taki refleks, który na pewno widzicie teraz u mnie. On to nie jest korektor, który kryje, to jest tylko taki rozświetlacz. Ja mam na swoim blogu wspaniały temat poświęcony właśnie, jakie typy korektorów i highlighterów pod oczy można używać i jak je tutaj terminologicznie nazwać i podzielić. Więc zapraszam Was na mój blog. To naprawdę są super prawdy czasem, ale Wy to wiecie. Także to kupiłam i to jest mój produkt na styczeń i na luty. Bardzo dobra cena. Słuchajcie, u nas było 7 funtów zapłaciłam za ten zestaw. Normalnie sam tuszek dla chyba kosztuje około 24 funtów. Nie wiem, ile teraz kosztuje w Polsce, ale powiedzcie mi. Ale to jest coś, co się przyda i on bardzo nawilża. Następną rzeczą, którą, słuchajcie, Wam przedstawiłam, i to są nowe kolekcje Estee Lauder. Ja dostałam ten puder do przetestowania. To jest Double Wear Stain Place Matte Powder. Ja mam w kolorze Buff 2&2. Przepraszam, chciałam powiedzieć po angielsku. I on, ja Wam powiem tak, to jest puder, który możecie nakładać samodzielnie, widzicie, jak go bardzo ruszam, o Boże, widać to światełko, jest bardzo jasne, ale taki beżowy, o teraz widać. Słuchajcie, bardzo fajny do przypudrowania, możecie go używać na sucho, na mokro, ja go używam na sucho do przypudrowania, właśnie tu Double Wear, który mam. On ma zmienioną formułę, jest bardziej matujący, bardziej taką wygładzającą formułę, ja go gorąco polecam. On wyjdzie dopiero na rynek, bo do tej pory był inny puder, on będzie teraz discontinued, czyli już go nie będzie w ofercie. Ten puder będzie nowy, wyjdzie od 18 lutego. Ja już go przetestowałam, super. Uważam, że kolory będą bardziej trafione, jeżeli ktoś używa Double Wear'a płynnego, to tu będzie trafiony kolor od razu. Jeżeli macie sprawdzony kolor. Oczywiście też konsultantki mają takie urządzenie iMatch Tool i możecie też sprawdzić. Ja nie wiem, czy to jest w Polsce, ale na pewno w Anglii w każdym sklepie możecie domagać się sprawdzenia cery. Jest to bezpłatne. Ja to robię na co dzień i naprawdę to są trafiony kolor, jeżeli macie problemy z kolorem. I nowa paleta, która też wyjdzie niedługo na wiosnę. Ja ją sobie testuję i słuchajcie, to się nazywa Pure Envy Estee Lauder Eyeshadow Palette. Macie tutaj 12 kolorów. Oni zawsze wypuszczają. Nie wiem, czy to będzie dostępne w każdej perfumerii, słuchajcie, ale to są kolory, jak chcecie, to ja Wam zrobię swatche. To są kolory, które macie, generalnie ja te dwa używam i te takie szaro-burę i nudziaki. Używałam też ten zielony, bardzo fajnie wychodzi na oku, aczkolwiek trzeba się pomęczyć z blendowaniem. Przy moich troszkę takich powiekach już opadających to jest ciężkie, ale uważam, że kolory są fantastyczne, bardzo napigmentowane. Wam szybko tak pokażę te dwa. Fajny efekt i jest to paleta i dla tych, co kochają nudziaki i dla tych, co kochają eksperymentować z nowymi kolorami tutaj, takimi na wiosnę. Także to jest też, ja Wam gorąco polecam, jeżeli gdzieś znajdziecie i Wasze łapki, że tak powiem, na to trafią, to przetestujcie sobie. I ostatnią rzeczą, którą Wam pokazywałam, jest to przez przypadek Lip Density Lip Pencil. To jest oczywiście kredka do ust. Ja ją używam czasem jako pomadkę i mam ją dzisiaj zmieszaną. Słuchajcie, taki kolor bordowo-czerwony. Fantastyczna. Sobie ją twistujecie, właśnie macie dużo tam w środku. Pięknie podkreślacie tutaj kontur ust. Ja ją gorąco też polecam. Zresztą mam wspaniałe pomadki. Może nie wszystkie, ale większość. Ja widzę, że tu znowu zmienia mi się światło, jak ja tego nie lubię. No ale już nie tutaj tego sztucznego światła nie ustawiałam. Mam nadzieję taką, że dobrze widzicie te kolory i mnie i tak dalej. Jeśli macie jakieś zapytania, to serdecznie zapraszam. Tak jak powiedziałam,
pod koniec filmu. W związku z tym, że Was trochę przybywa, w końcu bardzo się cieszę, bo tak to mam wrażenie, że może jednak nie wszyscy oglądają albo po prostu subskrybują albo są moimi subskrybentami z bloga. Teraz coś się będzie z Google działo, ale nie przeczytam dokładnie, więc to chyba zniknie. Ale słuchajcie, jeżeli dotrwamy, jeżeli przybędzie Was, słuchajcie, oficjalnie to oświadczam, do 1000 subskrybentów, zrobię rozdanie, czyli takie giveaway, i będzie to pełnowymiarowy produkt, nowy Estee Lauder Advanced Night Repair, nasze kultowe serum reperujące, robiące wszystko w zasadzie i wygładzające struktury skóry dla każdego wieku, dla jednej osoby spośród właśnie tutaj subskrybentów. Ale musimy dobić do 1000. Myślicie, że damy radę? Chyba damy radę. Jeżeli lubicie mój kanał, to na pewno. Słuchajcie, ta wartość normalnie kosztuje 76 funtów. Tutaj w Anglii to jest pełnowartościowy produkt dla jednej osoby spośród moich subskrybentów. Warunek jest taki, musi Was być 1000 subskrybentów. I to wszystko na dzisiaj. Przepraszam za migające tu światło. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podoba, piszcie do mnie, komentujcie i zapraszam do subskrybencji, bo czeka na Was Advanced Night Repair. Do zobaczenia. Na Was czekam.